Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Rise of Brex z tej strony Tito. Odcinek 73, dzisiaj przygotowałem, sprawdziłem wcześniej jaki odcinek był ostatnio. No i moi drodzy, oczywiście zaczynamy tytanami na życzenie. Tytanów na życzenie mam całe mnóstwo, zostałem wprost bym powiedział zasypany prośbami o tytany. Także ten, no to wiele nie przedłużając, także myślę, że możemy przejść do pokazywania tytanów, bo do tytanowania już się co prawda ulepszyłem na poziom 52 czy też wyższy, także wszystkie są już tytany lub prawie wszystkie. Dobra, koniec głupiego gadania. Dobra. Moi drodzy, Annabelle Silver prosiła o Death Songa, czyli Śmierci 5 albo Street Hair Songa. Moja droga, mam oba. Może się dobrze im przyjrzeć. W sumie można powiedzieć, że niewiele się od siebie różnią, nawet budową ciała ani wyglądem ogólnym. Tylko oba są nawet dosyć takie fajne, kolorowe smoczki, także żebym nie kłamał, ten jest 112 poziom, ten jest 54. No ale to jest oczywiście Śmierci 5 z smokiem ekskluzywnym, także nie za bardzo będzie zmieniał barwy. Dobra, przechodzimy do mnie. David Noob, zmienno skrzydły wygląda tak całkowicie, powiedzmy inna barwa, no zielona barwa skóry, zakończona jest czerwonymi końcówkami czerwone, te skrzydła są końcówki czerwone. W sumie to i tak potencjalnej ofierze to nie pomoże, bo jak się wtopi w otoczenie, to już jest po fakcie, jak przypluje kwasem, no to można powiedzieć, że jest po nas. Dobrze, przechodzimy dalej. Crazy Gear, Shockjava, chodź tutaj. To jesteś dosyć często pokazywanym tytanem, ale w sumie i tak powiedzmy, że jesteś na drugiej czy też na trzeciej pozycji pod względem najczęściej pokazuje tytanów, no to Shockjava jak widać. Ale ma takie wypustki świecące niczym ta ryba z głębi, niestety nie pamiętam już jaką ona nazwę miała. Dobra, przechodzimy dalej. Dominik Latterybrotrl, czyli straszliwy. Zaraz. Tutaj mam głos samej góry, wiecie, dzisiaj mam porozrzucane po całej mapie tytany. Także tak wygląda, no malutki, zmieniła się trochę barwa, no i rogi mu urosły. I nocny koszmar, czyli smoczek sezonu. Nowego sezonu, tylko gdzie ja cię ustawiłem, przyjacielu? A no tutaj. Choć tutaj oczywiście smoczek był czarny, tutaj mamy jakieś połączenie kolorów granatowych, fioletowych. I oczywiście takie niebieskie końcóweczki, wypustki. No dobrze, teraz przysiądzie, tak to tak szybko lata, no mały musi pomachać sobie tymi skrzydełkami. Dobra. Przechodzimy. Dalej. Aha, popatrzcie, Marta to ja prosiła o Skaldiego, czyli o Wrzęka. I sobie Wrzęka nie przygotowałem, ale wiem, że tego smoka mam, także moja droga, w kolejnym odcinku na 100% ci go pokażę. A jak nie, to się przypomni, bo ja lubię dużo rzeczy zapominać. Xavier Blecharz również prosił o Street Hair Songa, także Street Hair Song tutaj mamy. Przyjaciela. Dalej. Co my mamy tutaj? O zwykłego Wrzeńca, Tytana, Shadow Tootless. Taki użytkownik. Nie wiem, czy on, ona. Nie chciałbym nic tutaj dywagować. Chodź tutaj się pokaż. No właśnie, barwę mam, muszę powiedzieć, że piękne, pięknie ma dobrane kolorki. Oczywiście niewiele się w sumie różni, no większość tych tytanów niewiele się różni oprócz ubarwienia. No i wielkością oczywiście. Dobra, co my mamy? Aha! Konrad! Muszę powiedzieć, że absolutna nowość na moim kanale, Zdeszek Tytan. Czyli zaduśny zdech. Dlaczego ja się tyle czasu ociągałem, żeby zrobić go jako tytana? Popatrzcie, jaki on jest fantastyczny. Taki mały ten. Taki mały nosorożec. Powiedzmy, taki wygląd ma pancerny, no super te wypustki, a w ogóle ta łeb to całkowicie pancerny, taka powiedzmy fantastyczną ma przyłbicę, o. Tak bym to określił. Dobra, przechodzimy dalej, bo odcinek będzie trwał w niebiosa. Aha, no tak. Mam fanfuka i dalej go nie zrobiłem na tytana. Czekajcie, kto o niego prosił? Niwoki, tak, Niwoki. No cóż, kolejny odcinek, w kolejnym odcinku pojawi się. Chociaż mówiłem to w kolejnym odcinku, ale to teraz na pewno 100% będzie w kolejnym odcinku. Dobra, tutaj mamy koszmara pomocnika Rusty. A to mamy czerwony, oczywiście klasyczny tytan, można powiedzieć, jakiś znudzony. Bardzo ciekawa sprawa. Dobra, przechodzimy dalej. Sandbright, czyli absolutny lider, można powiedzieć, o pokazywanie jako tytan na moim kanale. Któż o niego prosił? Max Kroll, coś tam więcej było cyferek, ale tylko odpisałem pierwszą początkową nazwę. Max Kroll, czyli tak wygląda. To jest po prostu, muszę powiedzieć, absolutny lider. Szymon Moniz, Rumblehorn. Pokaż się tutaj. No mamy Rumblehorna oczywiście. Pancerną czachę, także. Czaszkochrupa. Albo gruchotnika. Gruchotnik to jest nazwa gatunku.
No i co? Aha, oczywiście Kwaken, Victoria 01, Kwaken. Właśnie, Kwakenik, tutaj mamy, pokaż się tutaj jako tytan. No i myślę, że to by było na tyle. Dostałem również zapytanie o wyprawy. Także przygotowałem jakieś wyprawy, oczywiście nie przygotowałem nic konkretnego. Po prostu wysłałem smoki na wycieczkę, żeby coś przyniosły. Tutaj mamy wyprawę, która została udostępniona dla wymiota. Oczywiście szpadkę mieczyka. I wyrazowaliśmy jakieś razorwipa. Ciekawe jaki to jest. Aby go umieścił? Thorstopian, smok ekskluzywny. Bardzo ciekawy, muszę powiedzieć. Nie widziałem tego, nie widziałem opisu tego smoka, także dajemy go do hangaru. Nie będę go nigdzie wypuszczał. I tutaj widzę, że jakaś jest, powiedzmy wyprawa dla koszmara, ponocnika dla Hakokła. A będziemy mieli kamyczki. 150 kamyczków. Zapłaciłem kilka gemów, żeby mieć te kamyczki, także dajmy kolekcik. A tutaj mam dziurny, czyli Dragon Hunter Camp, to jest specjalne. A tutaj mamy dla wymiota od Horsopia. I zaraz wam pokażę tutaj nagrody. No oczywiście mamy tutaj jakieś itemki. Nie mamy 3 jaja. No to wiem, że to razor Ripa, to nie wiem, oczywiście, bo do... A! Co ja zrobiłem? Do jaj to ja nie mam całkowicie głowy. Dobra, wracamy do pełnego ekranu. Chyba wszystkie sprawy z tytanami, oczywiście te dwa, czyli Fangkuka jako tytana muszę zrobić i muszę jeszcze Wrzeńka oczywiście urobić na tytana. Wrzeńka mam, tylko nie wiem na którym poziomie. Także to byłyby te dwa smoki na przykład. Aha, jeszcze Gobstinker. Gobstinker. Teraz otworzę tutaj hangar. Bo Gobstinker to jest ten. Nie Mudlehun, tylko zaraz, to była druga nazwa. Ja mam oba te smoki jako tytany. Mudlehun tutaj jest jako tytan. A to jest Gobsucker, o właśnie. Tak, chyba tak. No właśnie, to Gobstinger to też jest tego, także na przyszłość, na przyszły odcinek oczywiście robimy jako tytany. Dobra, przechodzimy do Berg Championship, ponieważ dotarłem do poziomu legendarnego, czyli do Sanktuarium, dajemy Brawl, czyli walczymy. I zobaczymy, czy nie dostanę cięgi od kogoś, bo muszę powiedzieć, że bardzo ciężkich rywali mi losuje i bardzo ciężkich rywali dalej dostaję. Znaczy nie wiem, bo smoki są na wysokich poziomach, jak widzę, ludzie mają. Natomiast ja jakoś w sumie nieszczególnie śpieszę się do ulepszania ich. Ale muszę powiedzieć... Fof. Całkiem ładnie. Tutaj mamy jakiegoś smoczka? A, to ty masz ruch teraz. Który dostaje? Ty dostajesz pierwszy. Muzyczka się zmienia, popatrzcie, nie jest taka ten. To jest fajny ten, bo on regeneruje sobie... Ła, ale dostaje baty. Ej. Ale numer. On jest bardzo fajny, ponieważ regeneruje mu się za każdy strzał, regeneruje mu się zdrowie, także można powiedzieć, nawet ten strzał specjalny również mu się regeneruje. Aha, ktoś mi załatwi Kwakena. Jeszcze nie, mam zablokowany ruch, no to wykończyliśmy go. A nie wykończyli, zlitował się jeszcze. Jak w ogóle, nie będę mu zdawał zdrowia, bo tylko stracę ruchy, a to w sumie jest... bezsensowne, ale Kwakena chyba już tracę. No właśnie. Teraz tutaj. O właśnie, na to czekałem. No i właśnie, chciałem tutaj dokończyć. Bardzo fajna sprawa. Podczas ataku albo tym screenem do góry, albo tym smokiem dostajemy możliwość zaatakowania trzech smoków naraz. Odbiera wszystkim życie. No już mamy wyrównane szanse. Nie doceniają mnie moi przeciwnicy. A Whitnasher to jest przecież, no oczywiście. No już po was. Dziękujemy. A, dostał dwa. To użyję ataku specjalnego zapewne. Żeby wyrównać siły. No właśnie, tak myślałem. Tutaj bach. I zaraz ja dostanę ruch. I myślę, że to już będzie ostatni ruch w tej rozgrywce. Dziękujemy, do widzenia. No właśnie, to jest bardzo fajne. Trzy smoki, oczywiście regeneruje się zdrowie. Całkiem fajna sprawa, mi się podobają te smoki wasze. Zwłaszcza Windnasher. Ponieważ Scream, no Scream ma atak potrójny, to też jest fajna sprawa. Dostaliśmy oczywiście karteczkę piątego poziomu. Nie karteczkę, teczkę, nie teczkę.
No nie wiem jak to nazwać, kolekcję kart do otwarcia z tymi, z punktami bonusowymi do smoków. Także ten, także moi drodzy, mamy coś tu. My Dragon, coś mamy tutaj konkretnego. Coś tam jest jakiś poziom 5, no i oczywiście legendarny Yurang. Widzę, że jestem nieklasyfikowany, no bo po co moi drodzy. Nie mam zamiaru za bardzo. Aha, i mamy jeszcze. Mamy szóstego poziomu? Nie. Nie, piątego, dobrze. Legendarnego nie ma. Także moi drodzy, myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Tych tytanów było dużo, dużo, dużo. No ale oczywiście, no i oczywiście tytan, powiedzmy, który zadebiutował, zaduśny zdech. Miałem chyba tytana zadusznego zdecha, ale to był, jak mówię, defender, to obronny, albo bojowy, jedno z dwojga. Miałem go jako tytana, także Zdaszek zadebiutował. No i oczywiście Sunwright jako rekordzista chyba w ilości pokazywania go jako tytana. Także niepodzielnie dzierży pierwsze miejsce. Także cóż, myślę, że to by było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!